Pyszna. O, jaka pyszna. Nie, ciasteczka nie wolno. No gdzie ciasteczko dla pieska? Absolutnie. O, jaki on jest biedny. Jejciu, jaki on jest głodny. On chyba nic nie jadł. Zostań. Do mnie. No brawo. Pięknie. Dzisiaj z rana już na maksa poczułam wiosnę. Naprawdę nie mogę się jej doczekać i odliczam dni w kalendarzu, kiedy ta wiosna w końcu nastanie. Na szczęście już powoli te dni się zbliżają. Tak jak mówię, poczułam ją dzisiaj rano, dlatego że obudziłam się sama z siebie przed 7:00. Ja w lato, właśnie wiosnę, w ten okres taki letnio-wiosenny wstaję zwykle wcześniej. Uwielbiam wstawać wcześniej rano, naprawdę. Jakkolwiek to nie brzmi, to uwielbiam sama z siebie. Się budzę wypoczęta i dzisiaj tak było. W zimę nie ma szans. Bez budzika no mogę spać, leżeć, nie chce mi się, także zmuszam się do tego, a dzisiaj już, tak jak mówię, przed 7:00 obudziłam się wypoczęta, z uśmiechem na twarzy wstałam i pierwsze co zobaczyłam to właśnie ten pokój, w którym teraz siedzę, do którego wpadają promienie słońca. Ten pokój, wiecie, był taki piękny, pomarańczowy. Aż uśmiech sam maluje się na twarzy. Ja kocham lato, kocham słońce wtedy, aż chcę się żyć, od razu humor inny, motywacja inna, także naprawdę to uwielbiam. Zawsze sobie myślę, że o, fajnie będzie, jak nagram coś podczas, kiedy się maluję i wtedy albo mówię, albo tylko się maluję. Nie umiem tego połączyć. Jeśli chodzi o konturowanie twarzy, to mam taką fajną paletkę od Kylie Jenner. Kiedyś Konrad mi ją kupił, jak był w Stanach Zjednoczonych na prezent. I to już było dosyć długi czas temu i jakoś tak sporadycznie jej używałam, ale teraz się totalnie na nią przerzuciłam i używam wszystkiego tak naprawdę z niej, oprócz tylko tego rozświetlacza, jest on za ciemny. Natomiast i bronzer, i róż, i ten rozświetlacz codziennie nakładam sobie na twarz i naprawdę fajnie wyglądają. Są one mocne, bardzo mocno napigmentowane, szczególnie róż, także tutaj trzeba uważać i delikatnie go nakładać. Bronzer jest raczej ciepły, ale uważam, że całkiem fajnie wygląda to na twarzy, więc ostatnio takiej paletki do konturowania sobie używam. Moi drodzy, to jest hop i zakupy. Same najpotrzebniejsze rzeczy. Pan musiał na dwa razy to przynosić. Wczoraj o 23:00 mówię, kurde, codziennie chodzę po wody do sklepu, po kole też w sumie często kupuję, a patrzę, kola była w promocji, a ostatnio kupiłem nawet kolę za 8,50, a tutaj za 5 zł. No wody też biorę codziennie na trening butelkę, więc nie musiałem wnosić, było taniej. I jeszcze za zakupy tam był jakiś kod rabatowy, to w ogóle 25 zł zaoszczędziłem. No, na barbora.pl polecamy. No i jakbyście się zastanawiali, jak wygląda 2 kilo bananów, no to właśnie w ten sposób. Dominik stwierdził, że to będzie super pomysł, tyle zamówić, także od teraz jesz cały czas banany, żeby nic się nie zmarnowało. Jak będą już takie czarne, to ewentualnie zrobi się chlebek bananowy, no to jeszcze wtedy można je wykorzystać. Dzisiaj mam outfit La Wave, mam na sobie nasz zielony dres, uwielbiam go, naprawdę, chodzę w nim bardzo często, jak zresztą mogliście zobaczyć na tym vlogu. Kurtka też jest La Wave, niestety nie jest już dostępna, ale takie ładne rzeczy mamy u siebie w butiku, także bardzo serdecznie zapraszam. Ja właśnie zbieram się do sklepu, dlatego że dzisiaj wieczorem idę do Klaudii Klatex na takie babskie spotkanie. Jakiś czas temu Klaudia też zorganizowała taki dziewczęcy wieczór, gdzie po prostu z dziewczynami się spotkałyśmy, siedziałyśmy,
pogadałyśmy, było naprawdę bardzo przyjemnie. Także dzisiaj jest powtórka, także lecę do sklepu po jakieś winko. Ostatnio, tak jak Klaudia wspominała u siebie na vlogu, trochę zaszalałyśmy, nawet same się nie spodziewałyśmy, ile tych butelek wina poszło, no ale naprawdę zasiedziałyśmy się, było naprawdę bardzo fajnie. Także to winko jakoś się tak lało, także tym razem musimy się przygotować i każda z nas ustaliła, że kupi jakieś winko i przyniesie, także no będzie się działo, mam nadzieję, że nie za grubo. Nie no, oczywiście śmieję się, to są bardzo kulturalne spotkania, gdzie poruszamy poważne tematy, także no trzeba się czasem rozerwać, wiadomo. Poza tym jadę też po ciasto francuskie i Kinder czekoladki, dlatego że będę robiła ciasteczka, takie rogaliki zawijane z właśnie kinderką w środku i będzie taki fajny rogalik z czekoladą. Ja tam nie jestem jakoś uzdolniona kulinarnie, dziewczyny przygotowują jakieś ciasto, sałatki, serniki. Ja postawię tylko na ciasto francuskie i kinderki, ale ciastka są naprawdę bardzo, bardzo dobre, proste, szybkie do zrobienia, także Wam pokażę, jak to robię, a naprawdę są bardzo dobre, także polecam. Oprócz tego planuję też kupić sobie krem SPF 50, bo już mi się niestety skończył, także lecimy i zobaczymy, co uda nam się dostać dobrego. Jeśli chodzi o moje zakupy, to kupiłam dwa razy ciasto francuskie tutaj w osiedlowym sklepiku, dlatego że w Biedronce chyba była jakaś promocja i po prostu wszystkie się wyprzedały. I kinderki, tak jak Wam wspominałam, będę robiła te rogaliki i to właściwie praktycznie wszystko, czego potrzebujecie. Do tego przyda się jeszcze jajko, żeby po prostu posmarować te ciasteczka u góry, żeby były ładne, błyszczące, brązowe. Także to tyle, jeśli chodzi o te składniki. Później Wam pokażę, tak jak mówię, nie ma tutaj żadnej filozofii. Kupiłam sobie pączka, uwielbiam te pączki. Dawno nie jadłam, także jakiś cheat się przyda. Do tego mięso to akurat na weekend, w niedzielę nie mamy cateringu, także trzeba coś zjeść, ale zauważyłam, że ja też jutro nie mam cateringu, w sensie w sobotę, także kupiłam sobie jeszcze taką lasagne 4 sery, ona jest tania i dobra, osobiście starcza mi tak na dwa razy, także polecam w Biedronce dania Express, no może nie codziennie, ale wiecie, raz na jakiś czas można sobie takie coś zjeść. Do tego kupiłam oczywiście winko, o którym Wam wspominałam, wysłałam dziewczynom na grupie, jakie kupiłam ja, bo nie umiałyśmy się zdecydować, co ostatecznie chcemy pić, także wysłałam, że ja po prostu kupiłam takie i dziewczyny chyba dokupią takie same, żebyśmy nie miały zbyt dużej mieszanki. I zakupiłam jeszcze krem SPF 50 w Biedronce z firmy Dax. Ja wcześniej miałam taki, tylko inna była buteleczka, był on zdecydowanie mniejszy z Rossmana i całkiem dobrze mi się sprawdzał. Nie bielił, nie rolował się dla mojej skóry, dla mojej cery, był naprawdę w porządku. I znalazłam taki w Biedronce, dlatego że w Rossmanie, powiem Wam, że jest masakra, jeśli chodzi o kremy z filtrem w zimę, także nie było zbyt dużego wyboru i w Biedronce znalazłam taki, także sprawdziłam sobie skład i jest on identyczny jak tego kremu, który miałam wcześniej, także wzięłam i teraz będę się nim smarować. Na wczorajszym spotkaniu z dziewczynami było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Siedziałyśmy w sumie do
po pierwszej, także no długo. Byliśmy w domu, poszła spać chyba 2:30, coś takiego, także było naprawdę bardzo fajnie, zasiedziałyśmy się, pogadałyśmy, także super. A teraz jedziemy do Ikei, dlatego że musimy kupić miskę. Miskę do klejku, moi drodzy, dla Dominika, dlatego że miał swoją ulubioną szklaną miskę, która niestety mi się zbiła jakiś czas temu. To szkło było w ogóle na całej kuchni, także zanim jeszcze w ogóle to posprzątałam, to no masakra. Ale jedziemy kupić nową, dlatego że Dominik nie ma swojej ulubionej miski. Nie mam żadnej miski. No teraz nie ma żadnej miski. Chodzi o to, żeby była taka dosyć spora. Nie mamy takiej, więc nawet nie miałem jak jeść. To prawda. Patrzę teraz w pogląd, patrzę teraz w podgląd. W ogóle jakaś jestem taka, jakaś dzisiaj nieogarnięta, jakaś taka spuchnięta. Tu te włosy mam, ale nie chciałam się ich myć. Musiałam założyć czapkę. Już dzisiaj taki chill day. Kupiliśmy 3 miski, każda z innej parafii. To jest miska, ta idealna miska Dominika, którą sobie wybrał do kleiku. Także jak ktoś też je kleiki albo jakieś kaszki, no to widzicie. Taką super miskę dostaniecie w Ikei. Oprócz tego wzięliśmy też taką mniejszą miseczkę. Ona jest trochę mniejsza od tej tutaj białej, dlatego że mamy totalny brak misek w domu i ona się przyda do czegoś, żeby na przykład cokolwiek w niej podać. Tak samo jak i ta największa na jakieś, nie wiem, sałatki, chipsy, cokolwiek.